osoby, które taki kult Lecha Kaczyńskiego starają się zaszczepić, uważam, że przesadzają. To jest tak, że powinniśmy cenić Lecha Kaczyńskiego za to, jakim był prezydentem Warszawy, za Muzeum Powstania Warszawskiego, za przywrócenie patriotyzmu, pamięci do przestrzeni publicznej, to ewidentnie. Był naprawdę fantastyczną osobą, naprawdę mam do niego duże szacunku, ale z drugiej strony uważam, że w każdym przypadku przesada szkodzi i taki przesadny kult może po prostu obrócić się z czasem w to, że będziemy postrzegali go jako postać taką spiżowo-pomnikową w złym tego słowa znaczeniu. Tego bym nie chciał.